Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, odprawiamy dzisiaj tą uroczystą mszę żałobną z okazji 30-lecia śmierci naszego założyciela. Arcybiskup Lefebvre to postać, która wzbudza tak wiele emocji, jak mało która w najnowszej historii Kościoła. I gdy jest tak wielu, którzy politykują i twierdzą, że można było zrobić to inaczej, że można było opierać się inaczej, że trzeba było coś zrobić i wynajdują tutaj najbardziej wyszukane metody, jakby tutaj nie należało politycznie zagrać. To my chcemy dzisiaj, w tym czasie, gdy oni to robią, to my chcemy dzisiaj powiedzieć po prostu dziękuję. Chcemy podziękować naszemu założycielowi za to wielkie dzieło, którego dokonał. Chcemy mu podziękować za to, że zachował się jak prawdziwy mąż Boży, że bronił wiary do samego końca, niezależnie od konsekwencji. Gdy na Kościół przyszły ciemności w wieku X, ten wiek nazywamy właśnie z punktu widzenia Kościoła ewidentnie tym ciemnym wiekiem, seculum obscurum, wiek X, czas, w którym świat wszedł głęboko do Kościoła, czas, w którym papieże stali się zupełnie zależni od doczesnych władców, od rzymskiej arystokracji, czas, w którym moralność wśród duchowieństwa upadła prawie że całkowicie, czas, w którym biskupi byli przede wszystkim ziemskimi panami, a nie mężami bożymi. Czas, w którym zakony praktycznie nie mogły prowadzić swojego życia duchowego. Powiem ci, właśnie biskupi, którzy byli bardziej książętami niż biskupami, sprowadzali tam się ze z całym swoim dworem i prowadzili swoje dworskie życie. Czas wielkiego upadku, czas, w którym duchowieństwo nie było prawie w ogóle uformowane. Prawo celibatu zostało praktycznie całkowicie zaniedbane. Ono cały czas istniało, ale już tylko teoretycznie. Był to czas głębokiego upadku. Ciemny wiek w dziejach Kościoła. W tym czasie pojawia się już w samym środku tego złego, trudnego czasu, pojawia się to ziarno odrodzenia. Klasztor w Cluny. Założony, można by powiedzieć, że niepozornie, jako taki w miarę zwykły benedyktyński klasztor. Jednak dostał on ten przywilej niezależności od biskupa miejsca, także podlegał bezpośrednio pod papieża. I biskupowi miejsca tak bardzo się to nie podobało, że wielokrotnie próbował siłą wziąć ten klasztor ze swoim wojskiem. Jednak na szczęście mu się to nigdy nie udało. Klasztor był na tyle dobrze przygotowany do obrony, że za każdym razem był w stanie odeprzeć ten atak. Klasztor w Cluny, który po prostu chciał być klasztorem, który po prostu praktykował regułę świętego Benedykta, w którym mężowie Boży po prostu dbali o to, aby przede wszystkim modlić się i pracować. I jak się później okazało, więcej nie trzeba było. Aby wyciągnąć Kościół z tego ciemnego wieku, z tego straszliwego kryzysu, nie trzeba było jakiejś subtelnej polityki, nie trzeba było jakichś wielkich politycznych dokonań, nie trzeba było organizować się w jakieś wielkie akcje i nie trzeba było jakiejś krucjaty. Trzeba było modlić się i pracować. To było potrzebne. Trzeba było przede wszystkim, aby mężowie Boży poświęcili się temu, do czego zostali przeznaczeni, aby służyli Bogu poprzez modlitwę i pracę. Ten ogień, który zapłonął w Cluny, rozprzestrzenił się po całej Europie, także po całym świecie rozlały się klasztory córki Cluny. Także ta reforma cluniacka rozeszła się po całym kościele i przyczyniła się do odnowy życia duchownego. W ten sposób duchowieństwo znowu znalazło swoje przeznaczenie, jego poziom gwałtownie zaczął się podnosić i w ten sposób rozpoczęło się to właściwe średniowiecze. Wychodzące z tych zawirowań wędrówki ludów, później z upadku Imperium Karola Wielkiego, wychodzące, powstające na nowo, właśnie,
prawdziwe średniowiecze, to średniowiecze, które wyda uniwersytety, które wyda zakony żebracze, które wyda naszych największych świętych, jak chociażby świętego Tomasza z Akwinu, tych wielkich świętych i myślicieli, którzy położą podwaliny pod całą naszą cywilizacją. A wszystko to przez prostych zakonników, którzy pośród wszystkich zawirowań, trudów, którzy pośród całego tego brudu postanowili po prostu modlić się i pracować. Drodzy wierni, odważę się powiedzieć, że Ekon, nasze seminarium, nasze pierwsze seminarium, to jest nowe Cluny. Arcybiskup Lefebvre nie był politykiem, nie był dyplomatą, nie był człowiekiem, który kombinował, jakby tutaj się nie ustawić, żeby jakoś tam to było. Był człowiekiem, który chciał wierzyć. Był człowiekiem, który chciał tą wiarę przekazywać dalej. Był mężem Bożym, który chciał spełniać swoje obowiązki, który chciał ludzi do świętości prowadzić. I dlatego nie mógł się zgodzić na te reformy, które nadeszły w czasach soboru i w czasach posoborowych. Dlatego musiał odrzucić reformę liturgii, dlatego musiał odrzucić reformę katechizmów, dlatego musiał odrzucić wszystkie te reformy, które propagowały wolność religijną, ekumenizm. Pośród tych wszystkich zawirowań, podobnie jak w wieku X, tam świat wszedł głęboko do kościoła. Niejako duchowieństwo stało się, czy to wyższe duchowieństwo przede wszystkim stało się bardziej świecką arystokracją. Świat wszedł do klasztorów, także książęta zajmowali, mieszkali w tych klasztorach. Świat wszedł do kościoła w wieku X i podobnie zadziało się i w wieku XX. Świat wszedł do kościoła, bardzo głęboko wszedł do kościoła. Przez modernizm wszedł do teologii kościoła, czyniąc z niej tak naprawdę tylko taki rodzaj ateizmu. Bo jeśli wiara to jest tylko doświadczanie takich wyjątkowych uczuć religijnych. Pan Jezus ma wyjątkowe uczucia religijne, Budda ma wyjątkowe uczucia religijne i tak się nimi dzielą. Tak to widzieli ci pierwsi, prawdziwi moderniści. Jeśli taką wizję przyjmiemy, to w praktyce jest to ateizm. I ten światowy duch wchodzi do teologii kościoła, miesza w tej teologii. Co więcej, wchodzi do samego sanktuarium, wchodzi do kościoła, wchodzi do rytu, wchodzi pod samo tabernakulum i dewastuje kościół. Dewastuje wnętrze kościoła, usuwając tabernakulum z centralnego miejsca. Dewastuje rytm mszy świętej, obracając wszystkich do siebie, tak żeby siebie adorowali, nie Boga. Wchodzi ten duch tego świata i dewastuje całe życie kościoła, przede wszystkim w tym najbardziej newralgicznym miejscu, czyli przy samym tabernakulum, w sercu, w rycie mszy świętej. I arcybiskup robi to samo, co robili mnisi z Cluny w wieku X. Pragnie prowadzić nas do świętości. Wskazuje nam, to są te środki, które uświęcały wszystkich ludzi od początku kościoła do dzisiaj. Przy nich trwajmy. Więcej nie trzeba. Stawiać opór wobec tego, co prowadzi do zguby, wobec tego, co chce nam odebrać naszą wiarę i praktykować tą wiarę. Wierzyć, pracować, miłować, módl się i pracuj. W praktyce to, co arcybiskup nam przekazał, to jest właśnie to. Mamy dążyć przede wszystkim do świętości i korzystać z tych środków, których Kościół zawsze używał. I ganić tego ducha, tego świata, który próbuje wejść do kościoła, potępiać stanowczo wszystkie przejawy tego ducha, który próbuje się wśliznąć do kościoła. To przykazał nam nasz założyciel jako mąż Boży, jako człowiek kościoła, człowiek, który pragnął przede wszystkim walczyć o duszę. Nie politykował, co by tutaj zrobić, żeby jakoś to tam było, a jakbyśmy zrobili tak albo tak, to może coś tam wyjdzie, a może nie. Nie. On po prostu chciał zachować wiarę. Wziął sobie do serca te pouczenia świętego Pawła, kierowane do Tymoteusza, aby nastawać w porę i nie w porę, aby głosić tą wiarę, niezależnie od tego, co się będzie działo do samego końca. Także nawet jeśli będzie trzeba powtórzyć za świętym Pawłem te słowa, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Dziękujmy Panu Bogu za naszego założyciela, za arcybiskupa Lefebvre'a, za tego wielkiego nauczyciela. Choć nic
Przecież nowego On nam nie dał, nic nowego nas nie nauczył. To pokazał w tych czasach zawirowania, w czasach ducha tego świata wchodzącego do świątyni, pokazał nam, przy czym trzeba trwać, aby zachować prawdziwe kapłaństwo. Prawdziwe kapłaństwo, miłość do mszy świętej, miłość do Najświętszego Sakramentu, aby zachować wiarę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.